Miau. Miau. Co żeś, kotku, chciał? Chciałem ja miseczkę mleczka, ale pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciał. Miau. Miau. Najpierw kawusia, dopiero do lasu. Więc, drodzy Państwo, wasze zdrowie. Kawa z rana, jak śmietana. A teraz do lasu, narobić trochę hałasu. Coś tu nieźle ryło. Dokładnie. Coś tu nieźle ryło. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki. Nie inaczej, nie zapraszam wszystkich miłośników moich wypraw leśnych na najnowszy film oto z tego miejsca. Na tą chwilę jest 8.23, piątek, 1 grudnia 2023. I ten w grudniowy dzionek nakręcę dla was jakiś materiał oto z lasu, czyli spróbuję coś trafić, a co będzie, zobaczycie to na moim filmie. Więc zielonego na razie tu nigdzie nie widzę, będę musiał ryć, tak jak przed chwilą jakieś zwierzę ryło, tak ja będę musiał ryć, aby trafić jakiegoś grzybka i zaliczyć go w ten grudniowy dzionek. Więc nie przedłużając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi rać przy moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno, naprawdę późno, bo po nocce jestem. Jeszcze czeka mnie dzisiaj z piątku na sobotę ostatnia noc, ale dzisiaj postanowiłem pójść do lasu, aby zrobić trochę hałasu. Dzisiaj nie będzie tak kolorowo jak tydzień temu, bo tu, gdzie było mniej więcej zielono, teraz jest wszędzie bialutko, więc ciężko będzie trafić jakiegoś grzybka, choć gęsto, ale ciężko będzie, naprawdę, drodzy Państwo, więc będę musiał się bardzo postarać, aby cokolwiek trafić. Ale czy będzie jakiś grzybek jadalny, zobaczycie to, więc zostańcie ze mną, bo naprawdę sam jestem ciekaw, co i jak. Więc taki spacer po lesie, jak to się mówi, po zwierzynie pełno śladów. Zobaczcie, po większej zwierzynie, większe łapy, mniejsze łapy, więc tak mówię, pospaceruję po lesie, jak to się mówi, może grzybka się przyniesie. Grzybek nie jest w tej chwili najważniejszy, tylko odpoczynek, zaobserwowanie co i jak. I taki wypadzik dla was, drogich widzów. Grzyby są tylko dodatkiem do moich filmów, ale fajnie byłoby coś trafić. Ale tu śladów jest duże i małe. No, fajnie by było coś trafić, więc zostańcie ze mną i taki krótki materiał z tego piątkowego, grudniowego dzionka, ale śladów. Dobrze, pójdziemy trochę w górę i spróbuję honor uratować i trafić jakiegoś jadalnego grzybka. Dobrze, okej, to wygląda znajomo, co to może być? Pięka. To jest, drodzy Państwo, opięka. Więc jak to mówię, honor uratowany opięką. I tu jest. To nie, ale to jest druga opięka. Czyli
honor uratowany, drodzy Państwo, dwoma opinkami. Dwoma opinkami, które ładnie wyglądają przy konarze i w śniegu. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Szukam dalej grzybków. Tu pulchawy. To nie jest opinka, to akurat nie. Pulchawki, pulchawki. No i rosnące grzyby przede mną. Ale oczywiście to nie rydzę. Zimno, zimno jest, drodzy Państwo. Zobaczcie sami, minus 6 stopni. No ale będzie gdzieś koło 4 na bank. Na dwóch prognozach sprawdziłem. Więc zimno, zimno, włożę rękawiczki i pochodzę jeszcze trochę po lesie i zobaczymy. Więc drodzy Państwo, jest pięknie, pięknie. Nie tak jak ostatnio, zielono, fajnie, ale też przyjemnie. Klimat piękny. Sam jeden w lesie, minus 6 stopnia poniżej zera i jest bajecznie, nie inaczej, bajecznie, po prostu wpyte. Zdecydowanie za dużo śniegu, ale fajnie chodzi się, spaceruje po lesie, odpoczynek po tyrce, sam raz, jak to się mówi, przyjadę do domu. Ogarnę się trochę, pójdę spać i jakoś fajnie będzie się spało. Od razu człowiek, jak to się mówi, padnie. Więc jest fajnie, fajnie. Pójdziemy, w którą stronę teraz by iść. Nie, wrócę się tą drogą i pójdziemy w inne miejsce i tam pochodzimy trochę. Drodzy Państwo, jest taki temat, że w tamtym tygodniu tutaj byłem na grzybach w sobotkę. W sobotę byłem na grzybach tutaj. No i widzieliście, jak było takie, miejscami były zielone miejsca, a w niedzielę pojechałem na ryby, na łódkę na Hańcze, na spinning z łódki i powiem Wam, że ko Hańczy tam raków, co jest okolice Rakowa, Hańczy, w ogóle w lasach zielono, po drodze nic śniegu nie było, w tamtych rejonach śnieg nie padał. Na pewno by zieleniatek nazbierał tam, no ale późno my wracali z ryb, z łodzi. Więc drodzy Państwo, tylko takie przypomnienie, że u nas biało. I widzicie, las, lasowi nierówny i tam w niedzielę było bardzo zielono. Więc drodzy Państwo, tak to jest, że w jednym lesie posypane, zabielone śniegiem. Widok świąteczny, jak widzicie, to, a w innym lesie, tak, w okolicach Rakowa, zbiornika w Hańczy, jest zieleniutko. No, drodzy Państwo, te ślady są niewąskie. Niewąskie ślady. Ciekawe, co to było, ale coś dużego. Coś wielkiego tam wyszło. Bo ślady są konkretne. To nie są ludzkie ślady, więc w ogóle stóp, butów nie ma, ludzi, tylko zwierzyny. Stopy zwierząt na prawo, na lewo, szukający chyba pożywienia przed zimą. Oj, 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 drodzy Państwo, chyba rydzę. Ojej. Więc zobaczymy, co to jest. Drodzy Państwo, oczywiście kosa. I co mamy? Nie, oj, 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 oj. A myślałem, że
Ach. Rydzę. Rydzę. Jednak ojojoj, ajajaj. To są mleczaje rydze. Okej. Czyli pięknie, pięknie. Nawet pod śniegiem, ale jakie zamarznięte. A to co jest? Tu nie ma. Nie ma. Więc dwa piękne rydze. Pierwszy raz takie przemarznięte zbieram. Zobaczcie, jakie piękne. Więc honor uratowany. Zostawię je tu i zobaczymy, czy gdzieś tu w krzaczkach nie ma. Ojo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 j
Oj, widzę coś tu, 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 tu. Tu, co tu mamy? Pyzuś, co tu jest? Ach, och, ech. Jest kolejny. Mleczaj. Kolejny ryc. Ale. Dobrze, dobrze, dobrze. Jedziemy dalej. Więc, tak mówię, honor uratowany. Mamy 3 sztuki. Szukam dalej. Dalej, dalej, dalej. Widzę kolejne. Tu nie, tu nie, tam nie. Tu nie. Tu nie. Och. Ach. Ech. A to co jest? Jest. Kolejny. Ryc. Aj, 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 aj. Aj. Fajne pole. Pole, pole. I mamy kolejnego rydza. Kolejny. Widzicie, jak rosną te rydze. Oj, 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 jak ja się cieszę, drodzy Państwo. Jak ja się cieszę. Więc szukam dalej i jest bajecznie. Pomimo tego, że jest zimno i minus 6 stopni poniżej zera. Więc, drodzy Państwo, cel osiągnięty. Jak ja się cieszę. I mogę wrócić do domu. Zobaczcie, szybka piłka. 8.52. Szybka piłka. To zobaczcie, jak szybko trafiłem grzybki. Więc pomału teraz wracam się. I nie ma sensu już dalej chodzić. Odpoczynek jest, grzybki zaliczone. I teraz po drodze nakręcę jeszcze dla Was jakieś piękne uroki, widoki z tego lasu. Czyli tak to leciało, drodzy Państwo. Więc zostańcie jeszcze ze mną i w drodze powrotnej zobaczymy co i jak. Ale jest pięknie, pięknie. Szybko, krótko. Szybko i na temat. Zobaczymy jeszcze tu troszkę. Wejdziemy, pójdziemy po śladach zwierząt, ale grzyby bardzo przemarznięte, ale zimno, 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 drodzy Państwo, zimno, ale są grzybki, są, pogoda dla twardzieli, nie inaczej, dla prawdziwych twardzieli. Tu znów jakaś zwierzyna kopała. Ale jest pięknie. 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 Dobrze. To nie. Dobrze, idziemy dalej. Jak to mówię. Ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Wracamy już do domu. I teraz po takim wypoczynku w lesie, krótkim, bo krótkim, ale z grzybkiem, pora pójść położyć się spać. Nie inaczej. Naprawdę coś dużego ryło. Dobrze.
Więc wychodzę z lasu i kończę tą imprezę. Krótki film z lasu. Ale pięknie, pięknie, choć zimno. Jaki mróz. Jaki mróz, jak szczela. Dobrze, wychodzę i drodzy Państwo, kończę na dziś ten leśny wypad. I chyba to będzie już ostatni w tym roku. Naprawdę, drodzy Państwo, ten ostatni wypad w lesie tą grudniową, piękną porą. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Także chciałem pozdrowić ludzi, którzy są skrzywdzeni przez życie, przez los. To nie moja wina, drodzy Państwo. Współczuję Wam tej krzywdy, która Wam się stała. No i tak to leciało. Więc jadę na Kielce. Cześć. Oczywiście, drodzy Państwo, dzwoneczek. Subskrypcja, dzwoneczek, drodzy Państwo, będziecie śledzić mnie na bieżąco. I tak to leciało. Jeszcze raz dziękuję i do przyszłego roku 2024. Cześć.